Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, panie Rafale. Odpowiadam na pana pytanie. Kiedy język Go otrzyma typy generyczne? Kiedy język Go otrzyma typy generyczne? Kiedy język Go otrzyma typy generyczne? Kiedy? Tak naprawdę, bo ja postawiłam karty jakby od listopada, od tego miesiąca do końca przyszłego roku. I tak naprawdę jakby już w listopadzie jest jakaś taka energetyka bardzo szans do wykorzystania, tak? Czyli tutaj jeszcze jakieś takie jakby szkolenie się, troszeczkę tak edukacji, tak? Na takiej zasadzie, ale tutaj już jest energetyka mówiąca o szansach, tak? O dużych szansach właśnie i potencjale drzemiącym jakby w tym pytaniu, no i w tym języku, tak. Że to listopad, grudzień, jakieś zakończenie i też transformacja, zmiana, grudzień. Styczeń, ta karta kapłanki, czyli taka tajemnica. Luty, to już cesarzowa, no i cesarzowa jest jakby, symbolizuje rozwój, urodzaj, narodziny, jakieś idei, koncepcji, symbolizuje jakby harmonię, życie zgodne z naturą, ale no, to jest bardzo, bardzo, bardzo kreatywna energetyka, tak? Także, no luty już bym tak wzięła pod uwagę, zwłaszcza, że w marcu mamy kartę głupca, czyli kartę nowej drogi. Czegoś, co po każdej burzy przychodzi słońce, tak? Czegoś, co będzie nowe, świeże. Także myślę, że już tutaj w zasadzie język Go mógł potrzebować typy generyczne, bo tutaj jest po prostu nowa droga, tak? Nowa droga, nowe aspiracje, perspektywy, szerokie horyzonty, tak? Taka cykliczność, to jest naprawdę rewelacyjna karta. To jest marzec. Tutaj w kwietniu jeszcze taka karta maska, to nie do końca. Kwiecień, maj. W maju karta cesarza. No i rzeczywiście, to jest mężczyzna, który ma władzę, który ma kompetencje wszelkie, który już coś osiągnął, ale osiąga dalej sukcesy, tak? Jest mentorem dla wielu ludzi i on jest decyzyjny w wielu kwestiach. Również tutaj powiedziałabym, że jeżeli chodzi o język Go, również może być decyzyjny, tak? Także to mamy maj, czerwiec, jakieś lęki, niepokoje, obawy, ale również jakieś zakończenie jakiegoś rozdziału. Tutaj w lipcu mamy takie kartę czwórki denarów, czyli mam sobie, nikomu więcej nie oddam, tak? Takie bycie zatwierdziłam w swoich opiniach, osądach. W sierpniu mamy królowy denarów. No i tutaj już rzeczywiście jakaś wartość, tak? Jakaś kobieta, która jest istotna i też wartościowa, jakby z punktu widzenia pytania, będzie miała wpływ jakby na bieg zdarzeń, na rozwój tego, na rozwój wydarzeń, tak? I taki bardzo pozytywny, bo to jest kobieta, która również osiągnęła już dużo sukcesów, ale chce pomagać innym, tak? I ona wnosi wartość zarówno do tego pytania, tak? Do tego języka Go, jak i jakby do rozwoju tego. Także tutaj również mam bardzo dobrą kartę. Wrzesień, październik, listopad, no i listopad, grudzień, bo tutaj jeszcze we wrześniu jakieś takie udowadnianie, prosfadowanie czegoś, no takie troszeczkę, trochę takie, taka walka samego człowieka ze sobą. Październik to takie trochę nerwy, jeszcze takie, no bezsenność powiedzmy, coś tam będzie martwiło troszeczkę. Natomiast listopad, grudzień, super. Listopad, zwycięstwo, grudzień, rozwój, patrzenie perspektywiczne w przyszłość, tak? Ulga, satysfakcja, samorealizacja, super. Także powiedziałabym, no tutaj jest zwycięstwo, tak? Więc gdzieś tam już, ale sobie możemy jeszcze dokładnie sprawdzić. Listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, maj.
luty, marzec, maj, sierpień, listopad, grudzień. Luty, marzec, maj, sierpień, listopad, grudzień. Luty, marzec, maj, sierpień, listopad, grudzień. Zaraz zobaczymy. Co tu najbardziej, na jaki nam wyjdzie? W jakim miesiącu język Go otrzyma typy generyczne? W lutym, marcu, maju, sierpniu, listopadzie czy grudniu? W jakim miesiącu język Go otrzyma typy generyczne? W lutym, marcu, maju, sierpniu, listopadzie czy też grudniu 2022 roku. Czy w lutym? Czy marzec? Czy w marcu? Czy w maju? Czy w sierpniu? Czy w listopadzie? Czy w grudniu? No szczerze powiedziawszy, najkorzystniej mi się tutaj pokazuje listopad, tak? Bo tutaj jakby karta takiej bliskości, dobrego otoczenia, tak? Jakby jeżeli chodzi o listopad, to co jest na tak karta czwórki buław? Czyli stabilność jest już, stajemy jakby na dwóch nogach, tak? Odważnie, to jest karta stabilności, troszeczkę właśnie braku rozwoju, no ale tutaj otrzyma, kiedy otrzyma te typy generyczne, tak? To jest takie nadanie bardziej, tak? Czyli tutaj w zasadzie no, jest stabilność, tak? Otrzymuje te typy generyczne, no już jest taka stabilizacja, są podstawy do czegoś, tak? Jest fundament. Tutaj to jest karta też rodziny, jest bardzo fajna karta. Co jest na nie, no tutaj jakby wymagana też jest cierpliwość, bo nawet jeżeli otrzyma wtedy, tak, bo rzeczywiście tak na to wygląda, to jeszcze jakby to nie będzie koniec tych wydarzeń, które gdzieś tam będą się jakby przewijały, tak, ażeby tutaj już wszystko dokładnie rozwinąć. To może nie być koniec, wymagana jest cierpliwość tutaj, jeżeli chodzi o taki totalny sukces, tak. No ale karta Rady, szóstka kielichów, to jest karta bardzo pozytywna, rodziny, przyjaciół, bardzo przyjaznego otoczenia, to jest karta radości, satysfakcji, rozwoju, takiego naprawdę przyjemnego, fajnego czasu. Także tutaj jak najbardziej listopad mi się pokazuje pozytywnie. Natomiast tutaj, no nie, gdzieś tam tutaj szybki bieg zdarzeń jest, natomiast jakieś troszeczkę sprzeczki. Tu jest w ogóle kłamstwo, jakieś kłamstwo, to też niedobrze, dokładanie czegoś na zapas. Tutaj już jakby duże korzyści finansowe, szanse na ogromne korzyści finansowe, ale jakaś karta diabła, tak, zadiablenia, to niekoniecznie dobrze. Tutaj mamy jakieś dobre informacje, newsy, no ale tak jakby kobieta, właśnie wartość, ta kobieta, którą chyba wskazywałam nawet, ona będzie miała jakiś wpływ na bieg zdarzeń, no i tutaj będzie takie przekonywanie jej, tak? Tutaj listopad, to tak jak powiedziałam, super mi się pokazuje, zaś w grudniu, no, dojrzałość emocjonalna, ale również dostatek finansowy, tak? No, w przeszkodzie jest karta Słońca, czyli najpiękniejsza karta w tarocie, jakby w przeszkodzie, tak? Czyli tutaj otoczenie może nie będzie do końca sprzyjające. Natomiast dziesiątka buław to jest za dużo obowiązków, tak? Podział zadań, należy dokonać podziału zadań, ażeby na siebie za dużo nie brać po prostu, tak? Bo to jest przemęczenie. Także najlepiej wypada tutaj listopad, aczkolwiek no mam wrażenie, że gdzieś tam jeszcze będzie, że to nie będzie koniec, że tak powiem, tak? Że to nie będzie koniec tej ścieżki rozwoju, że coś jeszcze będzie tutaj dalej do zrealizowania. No ale listopad wygląda z tych wszystkich tych miesięcy najkorzystniej. Bardzo fajne karty, tylko jeszcze tak jak czuję, że karty chcą mi przekazać, że jeszcze później gdzieś tam będzie jakiś rozwój, czy też powrót do tego, tak? Tak, żeby po prostu wszystko było zrealizowane jak najlepiej. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze, samych sukcesów, dziękuję za zaufanie, za oglądanie kanału. Do zobaczenia, do usłyszenia.